Hejka, hejka! Ja jestem dzisiaj taka wyspana, taka wypoczęta. Mamy piątek, 26 kwietnia. Dwa dni temu Julek skończył miesiąc i dzisiaj przespał 5 godzin ciągiem w nocy. Szok i niedowierzanie, bo ja cały czas mam w głowie, jak to było z Tymkiem na samym początku. W ogóle Tymek po raz pierwszy przespał 3-4 godziny w jednej drzemce, jak był już na mleku modyfikowanym, czyli w okolicy roczku. A Juluś ma miesiąc i przespał 5 godzin, a zaznaczam, że jest karmiony piersią. Więc ja nie wiem, jak to jest, że on się najada, żeby spać tak długo. W ogóle on bardzo dużo śpi, ma bardzo długie drzemki. Na noce to totalnie nie mogę narzekać. I jeśli były takie cięższe noce, co też widzieliście w poprzednich vlogach, to bardziej z powodu Tymka, który ostatnio miał takie fazy, że się wybudzał w nocy i mocno płakał. Ale od dwóch nocy jest dobrze, więc chyba mu to przeszło. W ciągu dnia Julek też jest bardzo spokojny, dużo śpi, a jak nie śpi, to sobie grzecznie leży, się patrzy. Jest totalnie innym dzieckiem niż Tymek na samym początku, bo z Tymkiem w pierwszych tygodniach było naprawdę ciężko. Takie mam wspomnienia, że ten pierwszy miesiąc był trudny. Jak Julek się urodził, to ja byłam nastawiona na najgorsze. I tak jak sobie z Tymkiem żyjemy i on już ma prawie 2 latka, to ja uważam, że pierwszy miesiąc był najgorszy. A z Julkiem może okazać się, że pierwszy miesiąc był najlepszy. Kto wie? Okaże się w moim podsumowaniu za jakiś dłuższy czas. Teraz też tak słodko śpi, zobaczcie. No i oczywiście zgubiliśmy skarpetkę, jak zawsze. Zawsze musimy jedną zgubić. Dzisiaj na obiad wlatują szparagi. Będę robić makaron w takim śmietankowym sosie z dodatkiem pomidorków. No zobaczymy, co z tego będzie. Jak będzie pyszne, to się oczywiście z Wami podzielę. Działam! Pyszotka ten makaron, polecam, polecam. Jak chcecie zrobić, to potrzebne są szparagi, cebula, czosnek, ja dałam łyżeczkę koncentratu, do tego śmietanka 30, taka mała. I co jeszcze? Z przypraw sól, pieprz, bazylia, coś jeszcze było? Parmezan, parmezan na koniec. No i macie super danie, super obiad. Ja teraz czekam na położną, bo dzwoniła i w sumie tak na spontanie do nas przyjedzie, to będzie czwarte spotkanie nasze. Julek śpi, ale już w sumie długo śpi, więc akurat go wybudzimy do ważenia i takie tam. Ciekawe, ile teraz waży. Ostatnio ważył 4,340 chyba. Nie pamiętam dokładnie, chyba tak. 4,340, tak, bo 4,300 ważył, jak byliśmy u lekarza i potem położna u nas była, to 4,340. Zobaczymy, jaka tam waga dzisiaj będzie. Sprawdzam teraz, ile godzin dzisiaj spałam. 7 godzin 21 minut, no to wiedziałam, że długo. Ta opaska to jest jednak super sprawa, nie dość, że mierzy mi sen, to jeszcze poustawiam sobie teraz takie powiadomienia i mi co jakiś czas wibruje. Na przykład teraz, jak muszę robić Julkowi inhalację, bo on ma katar i trochę kaszle i tych inhalacji jest sporo i muszę mu jeszcze taki spray do noska dawać. I żeby nie zapomnieć, to sobie poustawiałam właśnie powiadomienia. Rozpisałam sobie te inhalacje, że na przykład muszę robić o 9, powiedzmy 12, 15, bla, bla, bla. No i o tych porach opaska mi wibruje, jest napisane, jaką mam inhalację zrobić, z jakiego leku. No i dzięki temu niczego nie pominę. I jeszcze tak sobie pomyślałam, że spoko by było wpisać takie powiadomienie o piciu wody na przykład, bo ja też mam problem z tym, żeby wypijać dużą ilość wody w ciągu dnia. W ciąży to było tak naturalnie, miałam pragnienie i piłam dużo tej wody, a teraz znowu mam coś takiego, że nie chce mi się. Nie czuję potrzeby, a muszę pić tej wody, no skoro karmię piersią, podobno jak się pije wodę, to też lepiej idzie produkcja tego pokarmu i trzeba się nawadniać, nie może być tak, że wypiję jedną szklankę wody na dzień, dlatego tak sobie pomyślałam, że może ustawię sobie takie przypomnienie, napiję się szklanki wody. Jesteśmy już po spotkaniu z położną i nasz Julutek waży 4,760, tak, kurczę, jaka waga, ale poszedł do przodu. Arek z Tymkiem właśnie przyjechali ze żłobka. I zaraz tutaj Tymuś przyjdzie przywitać się z Julem. Co tam masz?
O, płyn do baniek. Fajnie. Maga? Płyn do baniek? Skąd masz ten płyn do baniek? Kapka. Kapka, tak? Mhm. Julo śpi dzisiaj. Cały dzień dzisiaj śpi, wiesz? O, nóżki. O, cię będzie przytulić, tak? Ojejku. Przytulamy nóżki. Bawiłeś się z dziećmi w żłobku? Bawiłeś się z dziećmi w żłobku? Tak? Mhm, dobrze. A co robiłeś jeszcze? Balonikami się bawiłeś? Tak? No, a co dzisiaj jeszcze robiłeś? Traktorem się bawiłeś? O, widzę łosoś na weekend. Spoko. Ostatnio stały produkt w naszej lodówce. Zakwas z buraka. Ojejku, ile borówek. To chyba jakieś naleśniki się szykują. A nie. Ziemniaczki. O, dobrze pomyślałeś. A co to jest? Draże. Draże? Widzieliśmy o tym ostatnio. Ostro. Ja nie jadłam draży. Nawet razy. To nie jest mleko, to jest... O Jezu, myślę, że to mleko nie mówi mleko. Tymek, to nie jest mleko. A! Kiedyś to się normalnie wylało, a teraz to się wydaje na sobie. Co to za draże? Draże korsarze. Ale dobre. Muszę spróbować. Dobra, nie przytynkę. Narkotyk. Dobra? Ale dobre. Lata takiego czegoś nie ma. Kiedyś się jadło za dzieciaka. Dobre. Nie patrzymy na skład. Wytłumacz. No kurczę. Taki serial. Chłopaki z baraków czy coś. I koleś cały czas po mieście chodzi, znaczy po mieście, po tych barakach. Chodzi ze szklanką drinku. No to było z drinkiem w szklance. Z drinkiem w szklance. Muszę dzisiaj podlać tujki. To jest zadanie, które Arek mi wyznaczył. Muszę iść rozrobić w konewce ten taki nawóz. Tak, nawóz interwencyjny do roślin kwaśnoludnych, iglaki. I dzisiaj będę poddawać tym tujki. On dzisiaj tak odpływa po prostu. Nie wiem, co mu jest. Cały dzień śpi. Robimy inhalację. Aj, no się muszę. Nie teraz nic czerwy. Niby ciepło, ale czapkę lepiej mieć. Połowa roboty już za mną. Tutaj mamy takie większe. I jeszcze tyle zostało. Tam do połowy działki. Taką małą koneweczką 5-litrową to długo się schodzi. Koniec roboty. Fajnie było też tak się przewietrzyć trochę po całym dniu. Jest godzina 18:28. Zamykam garaż i idę do domu. W ogóle tą czapkę to już muszę wywalić po tej zimie. Całe buty sobie obrudziłam. No, użyłam białe buty do takiej pracy. Siemson. Dobra, i patrz Tymuś, do masy wsypujemy startą marchewkę. Zobacz. Widzisz? Kolejna rzecz to sypkie składniki, czyli mąka owsiana z proszkiem do pieczenia i z sodą. I z cynamonem.
To dalej tym już rzucamy, widzisz? Masz? Trzymaj. Trzymaj, będziesz mieszał, chodź. No, pomieszaj, pomieszaj. A ja bym się przydała tym produktom. Nie tak. Co? Nie wiem, może. Jeszcze orzechy, orzechy wsypujemy. O, i teraz tym już miesza robić ciasto makowcowe. Orzechami. Na ty. No, mieszaj, mieszaj. Mieszaj. Robisz nam ciasto, tak? Tak, ty musisz robić ciasto. Ciasto fit. I teraz mieszamy tak mocno. Co tam się koptuje? Jest małą szpatułką. Widzisz? Szpatułką mieszamy, mieszamy, mieszamy. Zrobiłam fit ciasto marchewkowe. Teraz jest w lodówce, bo polewa zastyga. Bardzo dobre. Spróbowałam. I ta polewa jest taka lekko kwaśna, bo właśnie jest na jogurcie naturalnym. I to się tak fajnie połączy i będzie miodzie do kawki. No i co? Weekend mamy. Bez większych planów. Ja sobie działam w kuchni. Dzisiaj obiadu nie robię, bo dzisiaj Arek robi obiad, więc ja stwierdziłam, że ciasto zrobię. Mam czas, to czemu by tego nie wykorzystać? Arek teraz z Tymkiem pojechali na plac zabaw. Mamy tutaj w naszej miejscowości plac zabaw, który był otwarty w tamtym roku. Tak, w tamtym roku, czy w tym roku? Nie, no chyba w tym roku. To jakoś całkiem niedawno, to może i w tym roku. Nie wiem, w każdym razie pojechali obczaić. No i tyle. I nic już dzisiaj ciekawego wam nie pokażę. Będziemy sobie chillować. Ja muszę dzisiaj poczytać książki, bo wczoraj nie miałam za bardzo czasu i tak to nam minie dzień. Jest ładna pogoda, to może jakiś spacer jeszcze z Julkiem zaliczymy. I tyle. To co, widzimy się w następnym vlogu i do zobaczenia. Papatki!